Hałas, zapach spalin. Co się dzieje dzisiaj w Żodyniu? W Żodyniu jest podsumowanie jakby całego sezonu, a generalnie kończymy sezon motocyklowy 2010. Zakończenie sezonu, podobnie jak rozpoczęcie, organizowane jest przez Wolsztyńskie Towarzystwo Motocyklowe. Towarzystwo, które zostało utworzone, jakby powstało jesienią, w listopadzie roku ubiegłego. Towarzystwo w tej chwili zrzesza 80 kilku członków. Do tego towarzystwa mogą należeć wszyscy, którzy mają na to ochotę, bez względu na to, czym jeżdżą, jaką marką, jaką pojemnością, czy wreszcie z przynależnością klubową. Jeżeli ktoś należy do innego klubu, to my również go chętnie przyjmujemy w naszym towarzystwie. Wspólnie spotykamy się raz w miesiącu, w każdy czwartek miesiąca, wszyscy, którzy dysponują czasem. Tam omawiamy nasze wyjazdy, nasze plany. W tym sezonie minionym było wiele wycieczek organizowanych właśnie przez towarzystwo, rajdów w różne strony Polski. Jechali zawsze ci, którzy mieli czas, którzy dysponowali czasem, środkami. Tych wyjazdów było wiele. Uczestniczyło w nich tam od kilkunastu do kilkudziesięciu osób jednorazowo. Dzisiaj tradycyjnie spotkaliśmy się na rynku w Wolsztynie. Potem jadąc przez okoliczne miejscowości pojechaliśmy do Obry, gdzie odbyła się msza w intencji motocyklistów i ich rodzin. Jakby dziękczynna za szczęśliwie przejechany sezon 2010. To się po prostu stało tradycją. Podobnie się dzieje na rozpoczęcie. Następnie przyjechaliśmy tutaj, żeby porozmawiać, wymienić doświadczenia, spotkać się, porozmawiać o planach na przyszłość. Jak pan szacuje, ilu motocyklistów jest w tej chwili dzisiaj w Żodyniu? Nie potrafię tego powiedzieć dokładnie, ale towarzystwo dysponowało 400 plakietkami na motocykle, takimi okazjonalnymi. Te wydaliśmy w pół godziny przed rozpoczęciem, czyli przed wyjazdem z rynku, a przez pół godziny jeszcze dojeżdżali motocykle, czyli spodziewałem się, że jest tutaj, było w Obrze tutaj jakieś powyżej 500 motocykli. Jak tak pan patrzy na rejestrację, czy są również motocykliści z jakichś dalszych regionów Polski? Oczywiście, my informujemy przez radio Zachód, na przykład całe województwo lubuskie, także nasza strona internetowa informuje, rozwieszamy plakaty, wykonujemy telefony, no z rejonu Wielkopolski, a także z lubuskiego zawsze jest tutaj bardzo wielu motocyklistów. Plany najbliższe? Nasze najbliższe plany to powoli odstawić motocykle na kołki, zakonserwować je na przyszły sezon. Oczywiście motocykliści to taki specyficzny narodek i czasami na śniegu też jeździmy, choć rzadko. Większość motocykli odstawia. Spotykać cyklicznie się będziemy jako towarzystwo, żeby posnuć plany na przyszły sezon. A różne akcje się przeprowadza, krwiodawstwo, jakaś zbiórka środków na jakieś tam cele dobroczynne. No taka to jest działalność towarzystwa motocyklowego. Co by pan chciał życzyć braci motocyklowej za pośrednictwem naszego portalu Echa Okolic? Może to banalnie zabrzmi, ale motocyklistom, podobnie jak pilotom powrotu na ziemię, tak motocyklistom zwykle życzy się tyle samo powrotów do garażu, ile wyjazdów. A generalnie mówiąc, to życzę wszystkim rozsądku, rozwagi, bezpiecznej jazdy. Apeluję też do użytkowników dróg, którzy poruszają się innymi pojazdami, żeby zwracali trochę uwagę na motocyklistów. To nie jest tak, że motocykliści to ci, którzy łamią przepisy, którzy jeżdżą bardzo szybko, którzy stwarzają zagrożenie. Jak widać, kategorie wiekowe są bardzo różne wśród motocyklistów.
Oczywiście czasami jakaś tam ułańska fantazja kogoś poniesie, ale pamiętać trzeba, że to nie jest tak, że zawsze motocykliści stwarzają zagrożenie na drodze. My mamy doświadczenia troszeczkę inne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z najgłośniejszego dnia w Żodyniu żegna Was Marcin Brudło i Darek Kowalski, Echa Okolic.